miejsca. Jesteście oceniani na trasie, drodzy Państwo, zatem... Antoni Jaskółko, druga liceum, Skłanina. Bardzo dobrze się biegło, piękna pogoda. Bardzo mi się podobało. Bieg z żołnierzy wyklętych trzeba szanować. Trzeba uczcić to. Obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i z tej okazji też dla uczenia tego wydarzenia po raz drugi u nas w szkole, w powiatowym centrum organizujemy bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Cieszę się bardzo, że w tym roku 3 szkoły biorą udział w tym biegu, bo w poprzedniej edycji, w pierwszym roku brała tylko nasza szkoła. W tej chwili dzisiaj gościmy też uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Pucku i z zespołu szkół w Kłaninie. Dopisuje pogoda piękna. Żywa lekcja historii. Dzisiaj wielkie święto, mało znane, wśród młodzieży chyba najmniej znane. Żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. W roku ubiegłym rzeczywiście po raz pierwszy udało się nawiązać kontakt czy znajomość z Fundacją Wolność i Demokracja, która nadzoruje całym biegiem w kraju. Cieszę się niezmiernie, że chwyciło to coś i chyba pójdziemy rzeczywiście troszeczkę szerzej. Bardzo chcę podziękować Instytutowi Pamięci Narodowej, Starostwu Powiatowemu w Pucku, Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS, które mam przyjemność również i reprezentować, i Krajowemu Zrzeszeniu LZS, i parafii w Pucku. Im nas więcej, tym łatwiej to wszystko w jakiś sposób zorganizować. Przede wszystkim młodzież ma się bawić, a to lekcja, żywa lekcja historii, to chyba o to chodzi. Bardzo ważne, my też jako Instytut Pamięci Narodowej szukamy cały czas nowych dróg dotarcia do młodzieży z historią, z przekazem dotyczącym naszych dziejów najnowszych. Oczywiście sport jak najbardziej, tak, tradycyjnie już, ale też nie ustajemy w poszukiwaniu nowych dróg w dotarciu do młodzieży.